Panie prezydencie, już się mówi, że będzie czarnym koniem wyborów, że wygra. A to jest uczeń, bo był finansowany przez Solorza, proszę Państwa. Już nie powiem o jego mamie świętej pamięci Justynie. Bo chyba Państwo wiecie, kim była pani Justyna i z jakiej rodziny wywodzi się pan Trzaskowski. To jest to samo, dokładnie to samo, co Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński czy Bosak. To samo, co jeszcze jeden wielki niby polityk, Grzegorz Brau. Mason, pradziadek był masonem, dziadek, ojciec, to wszystko jest rodzina masońska. I oni, zobaczcie Państwo, i oni sierpią do władzy w Polsce, ponieważ zmienią się tylko postacie. Ale ten sam cyrk będzie, bo to jest cyrk dla głupców. Bo oni uważają nas Polaków za wariatów. No tak, panie prezydencie. Proszę Państwa, ktoś może powiedzieć, że Potocki mówi bardzo ostro. Tak, mówię ostro, bo to jest język odpowiedni do zrozumienia i do przekazywania innym. Tak, jestem objęty immunitetem. Zresztą w sierpniu, w drugiej połowie sierpnia będzie wizyta bardzo ważnych osobistości w Warszawie na moje zaproszenie. No to są już najważniejsze osobistości na świecie. Zobaczymy, jak się ustosunkujemy do tego, ale ja myślę, że jako prezydent drugiej RP, czynny prezydent, zasiadający właśnie na krakowskim przedmieściu czy w Belwederze, będziemy prowadzić politykę otwartą na cały świat. My nie możemy się zamknąć. Nie są żarty, ja się śmieję z tego, ale to są sprawy bardzo poważne. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile to mnie kosztuje zdrowia. Prowadzić rozmowy polityczne z wieloma bardzo ważnymi osobistościami na świecie. Tłumaczyć. Oni sprawdzają, wysyłam materiały, wysyłam dokumenty, wszystkie jakie tylko są możliwe. I widzą, i dzwonią i mówią tak, panie prezydencie, pan ma rację. Panie z ostatnim prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Ale na wypadek czegokolwiek winien pan zrobić następcę, wyznaczyć. To był proces. I tam jest zapisane. Ale nikt nie patrzy na Norymbergę dzisiaj już. Zwłaszcza ten cholerny żydzisko Bill Gates. To jest kreatura. To ta kreatura te szczepionki zrobiła i teraz jeszcze chce dołożyć chipy. My musimy zerwać wszelkie stosunki z takimi ludźmi. Ci ludzie nie będą mogli być w Europie. Zresztą wydamy listy gończe za wszystkimi. Lista będzie długa. Gdziekolwiek zostanie zatrzymany, jeden, czy drugi, czy dziesiąty, czy tysięczny, to w Polsce odpowie za to. Przed narodem. Narodem słowiańskim. Właśnie w Sądzie Najwyższym a Andrzej Duda mianował pierwszą prezes Sądu Najwyższego kobietę. Proszę Państwa, nie będę tego komentował, bo to nie zasługuje nawet, żebym ja mógł się na ten temat wypowiadać.